Doda popełniła błąd w związku z Dariuszem Pachutem. Teraz żałuję. To taka lekcja, że ja paj le. Doda w Dream Show zdradziła, jaki błąd popełniła w związku z Dariuszem Pachutem. Dzisiaj wie, że miał on wpływ na rozstanie. Co poszło nie tak? W jej obronie stanęła menadżerka Monika Kordowicz. O czym jest Doda? Dream Show? Polsat znów dostrzegł w Dodzie potencjał i zaproponował jej własny program. Doda, Dream Show, okazało się większym hitem niż Nasz Nowy Dom z Elżbietą Romanowską i dwie inne nowości, Temptation Island oraz The Real Housewives Warszawa. Co tydzień Dorota Rabczewska dostarcza widzom wrażeń, pokazując, jak wygląda jej życie od kulis. Nie tylko wprowadza ich w świat show biznesu, w którym gra toczy się o ogromne pieniądze, ale też zwierza się ze swoich słabości. Jedną z nich jest niepowodzenie w miłości. Dotychczas piosenkarka nie miała szczęścia w miłości. Jej partnerzy prędzej czy później znikali z jej życia. Ostatnim z nich był Dariusz Pachut. Dlaczego para rozstała się w najmniej spodziewanym momencie, bo zaraz po tym, jak w social mediach publikowali romantyczne relacje ze wspólnych wyjazdów? Gwiazda coraz bardziej otwiera się w Dream Show. Co zdradziła tym razem? Monika Kordowicz o problemach Dody w związkach. Swoje przemyślenia na temat pracy z Dodą w każdym odcinku wtrąca jej menadżerka Monika Kordowicz. Tym razem zwróciła uwagę widzów na popularność Dody, która odciska piętno na jej związkach. Jak dziewczyna ma sobie życie ułożyć, wiesz, kiedy jest atakowana z każdej strony? Jaki partner by na przykład to wytrzymał? Po prostu bardzo trudno jest być Dodą, wtrąciła Monika Kordowicz. Jeszcze ciekawsze jest to, co wyznała sama piosenkarka.